Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie telewizji Republika. W święta Bożego Narodzenia specjalna ramówka i już w Wigilię oczywiście polecamy Państwu bardzo serdecznie pasterkę z Watykanu, prosto z Watykanu, z udziałem papieża Franciszka, ale też koncert kolędy nadziei w pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Również bardzo ciekawe propozycje. Proszę z nami być, spędzać ten piękny, radosny czas świąt Bożego Narodzenia, a my na pewno będziemy wspólnie kolędować. I o tym kolędowaniu nasza artystka, ukraińska aktorka, wokalistka Wlada Murawec. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Wlada, koncert Kolędy Nadziei już niedługo na antenie telewizji Republika. Ty miałaś ogromny udział, masz ogromny udział w tym koncercie. Występujesz nie sama, ponieważ występujesz również w towarzystwie swojego syna. Może zapytam, ulubiona kolęda? Ukraińska czy polska? Okej, okay, ukraińska i polska. A ukraińska spy, Jezusie, spy, to znaczy śpi Jezu. A, i ona będzie brzmiała w tym koncercie właśnie. I ulubiona, taka delikatna, taka fajna kolęda. Polska mizerna cicha. Ja była po prostu zaczarowana tej kolędą. Oj tak. Tej kolędy co prawda podczas tego koncertu nie usłyszymy, ale usłyszymy wiele innych kolęd. Tak. W wykonaniu twoim, ale też w wykonaniu chóru Katedry Lwowskiej. Niesamowitego chóru, który rzeczywiście robi wrażenie. Od 50 lat chór jest uznawany za ostoję miłości, ostoję polskości, miłości do Boga. Ale powiedz proszę, święta Bożego Narodzenia. Ja domyślam się, że to dla ciebie będzie trudny czas. To będzie radosny czas świąt Bożego Narodzenia? A, po raz pierwszy ja mam takie uczucia, że i radość, i taki smutek, i to w jednym czasie. I nawet nie zrozumiało, co najpierw. Bo w tamtym roku nie oczekiwała, że będę w innym kraju i że to będzie takie świato z takim smakiem. Ale przecież święto to święto. I dlatego musimy znaleźć w sobie siły dla radości, powiem tak. My chcemy właśnie z naszymi widzami wspólnie tych sił poszukać w tym bardzo ważnym czasie. Święta Bożego Narodzenia to czas nadziei, właśnie. Siły, tak. Wiary. I też koncert, który Państwo będą mogli usłyszeć, jest nagrywany tak naprawdę w dwóch ważnych miejscach. Katedra Lwowska, jeden z najstarszych kościołów we Lwowie. Natomiast Kościół Świętego Augustyna to w czasach II wojny światowej też bardzo symboliczne miejsce, wybudowane na terenie byłego getta żydowskiego. Budynek się ostał. Po powstaniu warszawskim te mury się ostały. I to jest taki właśnie symbol, że właśnie w tych kościołach jest zwycięstwo dobra nad złem. Tak. I my też o tym mówimy w trakcie naszego koncertu. Powiedz proszę, jak możemy zwyciężać nad tym złem? Jak artyści mogą zwyciężać nad tym złem? Ja zawsze mówię o tym, że tylko miłość może... jak to być no, dopomoże nam w tym. I wszystko, co możemy my, artyści, robić, to nieść tą miłość właśnie, żeby w tym czarno-białym świecie, żeby pokazywać, że jest coś powyżej tego wszystkiego. Ty w trakcie koncertu oczywiście występujesz, nie zawsze, ale występujesz w dwóch utworach ze swoim synem Jarosławem, który dzisiaj jest już w szkole, jest uczniem trzeciej klasy. Natomiast proszę powiedz, to są też jego ulubione kolędy, które będzie śpiewał? Tak, i to była właśnie idea śpiewać te kolędy, bo ja na święcie miałam swobodę. To on zdecydował, które? Tak, ale te kolędy akurat zdecydował Jarosław. Bardzo się cieszę z tego. On się trochę tremował podczas tego nagrania? Nigdy nie tremuje. Nie tremował się? Dla niego to absolutno zwykła sprawa. On czuje się wolno jak, nie wiem, jak w mieszkaniu, w kuchence, taki przed kamerą i na scenie. Czyli talent sceniczny na pewno odziedziczony po mamie.
Talent na pewno ma ten po swojej mamie. Być może kiedyś będzie rzeczywiście występował na scenie. Wyobrażasz sobie to? On występuje już, on pracuje, można tak powiedzieć, w Teatrze Narodowym w Kijowie od 4 roku życia. To dla niego tak jest scena, to i jest życie. Rodzinny sposób na życie. Wlada, proszę powiedz, my tutaj święta będziemy obchodzić już za chwilę. Wielu Ukraińców też będzie obchodziło święta nasze, jak to my mówimy tutaj w Polsce, ale też prawosławni obchodzą te święta kilka tygodni później. Mhm. Natomiast są to święta, które dotyczą narodzin Jezusa Chrystusa. Wierzysz w to, że na Ukrainie Jezus właśnie się narodzi? A jak inaczej? Oczywiście, ale teraz też w Ukrainie świętujemy Boże Narodzenie też 25 grudnia właśnie, bo to taki historyczny moment, ale my już tak wolimy tak do 25 grudnia, żeby świętować całym światem, żeby nie być tak osobno. Osobno teraz zostają inni ludzie, jakich nie chcę nawet nazywać teraz. To ja nawiążę też do twojego życia, które miałaś tam w Kijowie. Pamiętasz 24 lutego? O, dobrze pamiętam. To pamięta każdy Ukraińc pewnie. To trudno powiedzieć. To strach nawet, to nie to słowo, bo 3 lutego było takie spokojne, ktoś tam o czymś mówił, ale nikt nie mógł uwierzyć w to, że to będzie tak naprawdę. A oczywiście, jak i wszyscy, obudziliśmy z synkiem o 4 rano, no i już życie nasze stało zupełnie inne. Zmienione. Tak. Te kolędy nadziei to jest tytuł naszego koncertu. Ja mam nadzieję, że właśnie w sobie masz tę nadzieję, że ty tam jeszcze wrócisz, bo rozumiem, że czekasz na to z utęsknieniem. Tak, my wszyscy czekamy na to, bo naprawdę bardzo, my mamy bardzo fajny kraj, bardzo fajny. I dlatego, ale tak naprawdę jesteśmy taki wdzięczni Polakom. Tak, w całym światu oczywiście, ale Polska pokazała taką największą przyjaźń. No to moim zdaniem to tak wygląda, bo przez 9 miesięcy ja widzę tyle miłości do nas. Naprawdę. O to też chciałam zapytać, dlaczego Polska stała się tym miejscem, które ty wybrałaś jako drugi dom też dla swojego syna? Najpierw to nie był wybór, to po prostu był taki stan afektu. Ja rozumiałam, że ja muszę chronić swoje dziecko. Nawet nie o sobie myślałam, a o dziecku. I jechałam po prostu, dla mnie było wszystko jedno. A kiedy ja już zostałam, ja myślałam, może ja pojadę gdzieś tam dalej, tam potem trochę będzie spokojniej i ja spokojnie sobie zdecyduję. Ale jak ja poznałam Polaków i zobaczyła, jaka relacja u nas z Polską, to ja rozumiem, że ja naprawdę, teraz to już naprawdę mój wybór na dzisiejszy dzień. No to Jarosław był u nas tutaj podczas nagrania koncertu. Miałam okazję z nim porozmawiać. Czy dla niego Polska jest dzisiaj drugim domem? Tak traktuje nasz kraj? Tak. On bardzo chętnie uczy język i już tak mówię prawie bez akcentu, jak taki Polak. I on też zobaczył, bo mieliśmy okazję podróżować trochę tam w innych krajach. Ale teraz ja mogę powiedzieć, że to jego decyzja też zostać tu i teraz. Proszę powiedz, takie tradycyjne dania na Ukrainie bożonarodzeniowe będziesz przygotowywała w tym roku? A nie jestem pewna, bo ja nie lubię gotować tak naprawdę. Może tylko, jeśli synek poprosi. Ale my też mamy tak 12 straw. Wy też, potraw. Prawda? Potraw, tak. A taka najbardziej tradycyjna potrawa u nas, danie takie, to kucia. Kutia? Tak. I z tego, z kuci właśnie zaczynamy taką kolację, jak to wigilia, u nas świat wieczór i taka kolacja świat wieczór, u nas kucia, a potem już a czy też sprawy, dzielicie sprawy. Się opłatkiem, tak jak my robimy to nie, w Polsce? Nie, i byłam zaskoczona. Mam nadzieję, że w tym roku będziesz miała okazję, byłaś u nas na wigilii telewizyjnej, prawda? Tak. To rzeczywiście bardzo symboliczny i miły gest. Tak, dziękuję. Tak, i to, no, tak, to było tak, tak miłe i widać, że też u was to takie rodziny święto. My też mamy Boże Urodzenie, ono takie
w takim rodzinnym kole, takim... Ale proszę powiedz, czy w święta Bożego Narodzenia na Ukrainie właśnie się dużo kolęduje? Tak, tak, tak. I my właśnie zaczynamy święto Bożego Urodzenia i przez cały styczeń śpiewacie kolędy. Też, też. My mamy tradycję jeszcze dotąd, żeby chodzić po sąsiadach, po różnych domach i zapukać i zaśpiewać kolędy. A to jest niesamowite, dlatego że ja pochodzę właśnie z Polski Wschodniej, z wschodniej części Polski i u mnie w regionie, na wschodzie Polski, czyli na Podlasiu, też jest taka tradycja, że kolędnicy chodzą, my też tam przybieramy się, tak, tak bardziej nawiązujemy do tych lat, które były już dawno temu. Mamy ze sobą gwiazdę betlejemską. Tak, my też, tak. Wy też macie gwiazdę betlejemską. Mamy gwiazdę betlejemską i śpiewamy kolędy. Zawsze mój dziadek mówił, o, kolędnicy idą. Tak, tak, tak. My taką samą mamy tradycję, jak teraz tam na zachodzie na Halloween chodzą dzieciaki, to u nas tak chodzą na Boże Urodzenie. No, ja myślę, że to Halloween, to tak jak też u nas księża mówią, nie do końca powinniśmy też iść w tym kierunku, ale kolędowanie jak najbardziej. Tak. Wlada, zapytam cię jeszcze na koniec naszej rozmowy, proszę powiedz, jak twoi bliscy, którzy zostali na Ukrainie, będą obchodzić Święto Bożego Narodzenia? Też trudne pytania. Niektórzy, tam rodzice moi wyjechali, od niedawna tylko wyjechali z Ukrainy, bo to już było tak, takie nieznośne, bez prądu, bez wszystkiego, to tak naprawdę trudno. I ja tak myślę, że ci tam moi kolegi, jakie zostali w Ukrainie, oni będą, oni już z październiku, z jak to, świeczki, świeczkę, tak? Tak. Oni żyją tylko tak, bo nie mają prądu. I tak mi się wydaje, że święto będzie jakieś takie podobne. Ale my mamy tyle nadziei, tyle w sobie miłości i tyle siły, żeby walczyć za prawdę i za swój kraj, że to naprawdę wszystko przeżyjemy. No dobrze, to zaprośmy naszych widzów. Już w wieczór wigilijny o 21:30 premiera koncertu Kolędy Nadziei. Wlada, zapraszamy naszych widzów. Serdecznie zapraszamy do oglądania i... Życzę nie prosto takich spokojnych świat, a radosno spokojnych, spokoju radosnego w duszę. Bardzo dziękuję ci, Wlada, za obecność u nas na antenie Telewizji Republika, bo nasi widzowie znają ciebie już też z poprzednich koncertów i zawsze chwalą. A ten czas Świąt Bożego Narodzenia to też czas jedności i miło nam również, że możemy tak się właśnie zjednoczyć, śpiewając kolędy. Ja do życzeń się dołączam. Dziękuję bardzo. Wlada Murawiec, ukraińska aktorka i artystka. Pozdrów proszę swojego syna Jarosława. A już za chwilę kolejna część naszego programu. Do zobaczenia.